Co 40 sekund na świecie ktoś odbiera sobie życie. W twoje urodziny umrze około 153 tysiące osób. Świadomość człowieka po ścięciu głowy zanika dopiero po około 20 sekundach. Mężczyźni, którzy ponoszą śmierć przez powieszenie, doświadczają często pośmiertnej erekcji. Nieczytelne pismo lekarzy sprawia, że pacjentom często wydawane są nieodpowiednie leki. Z tego powodu rocznie umiera ponad 7 tysięcy osób. Każdego roku umiera około 600 Amerykanów w wyniku spadku z własnego łóżka. Zmarłemu po śmierci nie rosną paznokcie. Takie złudzenie wywołuje efekt wysychania i obkurczania się skóry wokół paznokci. Co 90 sekund na świecie umiera jedna kobieta z powodu powikłań poporodowych lub samego porodu. Zwłoki rozkładają się 4-krotnie szybciej w wodzie niż na lądzie. Podczas śmierci człowiek jako ostatni traci słuch. Średnio 1 na 25 osób skazanych na karę śmierci jest niewinna. Patomorfolodzy to lekarze, którzy potrafią określić dokładną datę śmierci przy sekcji zwłok na podstawie insektów, które zalęgły się w ciele zmarłego. Osoby leworęczne żyją średnio o 3 lata krócej od osób praworęcznych. Jeśli kopniesz w kalendarz w brytyjskim parlamencie, złamiesz prawo. Rozkładające się ciało wydziela słodkawą woń. W Polsce istnieje firma, która zajmuje się wytwarzaniem diamentu na pamiątkę dla bliskich z prochów bądź włosów zmarłego. Najpopularniejszy kształt to wisiorek w formie serca. Istnieje choroba, która sprawia, że chory czuje się jak zombie. Jest przekonany, że nie żyje, a jego ciało się rozpada. Takie objawy występują przy zespole Cotarda. Istnieje możliwość, aby udowodnić życie po śmierci za pomocą fizyki kwantowej. Twórca opakowań chipsów Pringles zażyczył sobie, aby jego skarmowane prochy zostały wsypane do jednego z takich tub. Jego życzenie zostało spełnione. Co roku z powodu błędów medycznych, których można było uniknąć, umiera około 440 tysięcy ludzi.